Za kilkanaście dni, dokładnie 3 marca, będziemy obchodzić 7 urodziny konsoli Nintendo Switch. Japończycy pokazali, że potrafią stworzyć świetnego handhelda, przy którym można spędzić długie wieczory. Z niepokojem patrzymy na informacje sugerujące, że nowy Switch pojawi się dopiero w przyszłym roku. Wydaje się, że 2024 będzie od dawna najuboższym rokiem dla fanów pstryczka i nie zagrają oni w zbyt wiele ekskluzywnych gier, nawet jeśli ostatni Nintendo Direct wlał trochę więcej optymizmu. Wierzymy więc, że będziemy to odszczekiwać, a tymczasem zebraliśmy paczkę gier, które pojawią się jedynie na konsoli Nintendo Switch i czasem też na PC-cie. Zaczynamy! Nintendo polubiło remastery i remake'i. Możecie sprawdzić na naszym kanale recenzję Super Mario RPG, które było remake'iem gry z 1996 roku. Kolejny remake to otwierający nasze zestawienie Mario vs. Donkey Kong, wydany pierwotnie na Game Boy Advance w 2004 roku. Mario vs. Donkey Kong łączy ze sobą elementy gry logicznej i platformowej, a głównym celem wąsatego hydraulika jest odzyskanie zabawek Mini Mario, skradzionych przez złego Donkey Konga. Dobre oceny świadczą o tym, że remake się udał. Studio Riot, wydawcy najpopularniejszej gry MOBA na rynku, jaką jest League of Legends, od jakiegoś czasu próbują podbić serca graczy lubujących inne gatunki, tworząc spin-offy swojej sieciowej marki. Mieliśmy już Ruined King, autorów Battle Chasers, było Mage Seeker od twórców Moonlightera, a nawet platformowe Song of Nunu od producentów docenianego indyczego Rime. W tym roku do tego grona dołączy Bundle Tale, wyprodukowane przez ludzi odpowiadających przedtem za Graveyard Keeper. Spodziewajcie się więc podobnego, lekko RPG-owego symulatora życia, tyle że w świecie League of Legends. Twórcy symulatora grabarza udowodnili, że znają się na gatunku, więc należy spodziewać się, że Bundle Tale będzie co najmniej dobrą grą. Zarówno Mystery Dungeon, jak i podseria tego cyklu zatytułowana Shiren the Wanderer nie są przesadnie popularne poza granicami Japonii. Jest to o tyle dziwne, że cykl od ponad 30 lat dostarcza przyjemnych i pomysłowych gier typu roguelike. Wydawałoby się, że wraz ze wzrostem popularności produkcji tego typu więcej graczy rozpozna wędrowca podróżującego w charakterystycznym kapeluszu. Jest szansa, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie dzięki Shiren the Wanderer, The Mystery Dungeon of Serpent Coil Island. Jest to najnowsza odsłona cyklu, która w tym roku zmierza na Nintendo Switch. Fani cyklu mają powód do radości, bo od premiery poprzedniej gry z serii minęło naprawdę wiele lat. Shiren oferuje klasyczną rozgrywkę roguelite w wariancie podróżowania po wielu labiryntach, walce z potworami i zbieraniu surowców, by stać się mocniejszym. Barwna i stylowa oprawa graficzna sprawi, że gracze mogą mieć sporo frajdy przy tym tytule na wiele, wiele godzin. I błagam, nie każcie mi tego tytułu wymieniać jeszcze raz. W marcu zagramy w Snufkin Melody of Moomin Wally. W tej produkcji dołączymy do Włóczykija podczas jego muzycznej przygody, aby ochronić Dolinę Muminków przed dozorcą parków, których nagłe zatrzęsienie oszpeciło tę piękną krainę. Rozgrywka będzie polegała na przywróceniu jej baśniowego charakteru poprzez m.in. wyrywanie znaków, przewracanie pomników i generalnie robienie w konia policjantów. Do tego dochodzą jeszcze różne muzyczne i środowiskowe zagadki. To wszystko w akompaniamencie pięknych melodii. Grałem w demo Snufkina i z przyjemnością wrócę do pełnej wersji. Wam też radzę mieć ten tytuł na radarze. Gier z konkretną datą premiery nie ma zbyt wiele w tym zestawieniu, ale w przypadku Princess Peach Showtime wiemy, że gra zadebiutuje już 22 marca. Będzie to powrót księżniczki Peach jako głównej bohaterki gry Nintendo po ponad 18 latach. W Showtime trafimy na deski teatru Sparkle, gdzie razem z jego strażniczką Stellą będziemy musieli uratować przedstawienie przed złowrogą czarownicą Grape. Aby pokonywać kolejne poziomy, księżniczka Peach zmieni stroje. Raz stanie się florecistką, innym razem rozwiąże zagadki jako detektyw, czasem wcieli się w cukiernika i przyozdobi torty.
Princess Peach Showtime wygląda na kolorową i wciągającą przygodową grę akcji i powinna przypaść do gustu wszystkim fanom nie tylko gier Nintendo, ale i całego gatunku. Niedawny Nintendo Direct okazał się dla japońskiej firmy świetną okazją do zaprezentowania Endless Ocean Luminous, nieoczekiwanej kontynuacji zapomnianej serii o nurkowaniu, która kilkanaście lat temu pojawiała się na konsoli Wii. Kto by przewidział taki numer? Jednak warto się Endless Ocean Luminous przejrzeć, ponieważ mało jest tego typu gier. Luminous może zaciekawić graczy trybem online, gdzie aż 30 nurków będzie odkrywało podwodny świat. Kto wie? Może znajdziecie jakieś wraki, prehistoryczne stworzenia, a nawet złoty pociąg. Tak czy siak, marka Endless Ocean za czasów Wii była niezłą serią gier relaksacyjnych i warto będzie sprawdzić najnowszą jej odsłonę. Ktoś pamięta jeszcze taką grę o glutach? World of Goo to była bardzo przyjemna gra logiczna, w której tworzyliśmy rozmaite konstrukcje z różnych rodzajów glutów. Od wieży, po mosty, naprawdę różne konstrukcje. Działały na nie prawa fizyki, więc wcale nie było tak łatwo. Nagle po 16 latach od premiery pierwszej części na Pstryczka i Epic Game Store ukaże się kontynuacja World of Goo 2. A ma być ona jej wzorcową odmianą. Dodatkowo posiadacze Switcha będą mogli spróbować swoich sił w ramach kooperacji dla 4 osób. Będziecie mogli zatem podzielić się swoimi glutami z dziewczyną. Nie wnikamy. Phantasy Life to całkiem przyjemna seria gier od ekipy z Level 5, która debiutowała na Nintendo DS-a. Teraz na kolejny system wielkiego N zmierza kontynuacja cyklu. Phantasy Life i The Girl Who Steals Time pozwala nam wcielić się w odkrywcę odbudowującego pewną zniszczoną wyspę. Tytuł wpisuje się w nurt sielankowych symulatorów zapoczątkowany przez cykl Story of Seasons Harvest Moon. Unikatowym aspektem Phantasy Life i The Girl Who Steals Time jest podróżowanie w czasie. Zdolność do przenoszenia się w czasie ma zagwarantować ciekawe zagadki i sytuacje, które uczynią rozgrywkę bardziej interesującą. Phantasy Life i The Girl Who Steals Time zapowiada się na fajnego przedstawiciela swojego gatunku i kolejny przyjemny tytuł na Nintendo Switch. Jeśli ktoś nie ma jeszcze dość dwuwymiarowych Metroidvanii, przedstawiamy wam kolejną grę z tego gatunku. I to nie byle jaką, bo na jej widok aż zapiera dech, takie to ładne. Jako Mako będziemy musieli uratować krainę Arkalli przed zakusami mrocznych sił, robiąc to wszystko, co w grach tego typu jest na porządku dziennym. Biegając, skacząc i walcząc z wrogami. Autorzy Akatori, bo o tej grze mowa, obiecują dużą mapę do eksploracji, wiele zróżnicowanych wrogów i system kombosów wykorzystujących niczym Son Goku w pierwszym Dragon Ballu, pięści i magiczny kij. To ciekawie zapowiadająca się pozycja, która raczej gatunku nie zawojuje, ale może zapewnić sporo godzin frajdy. Nintendo nie byłoby sobą, gdyby nie wydała jakiegoś remastera. No albo nawet kilku, bo w końcu najlepiej zarobić i się nie narobić. Jednym z nich jest druga odsłona horrorowego spin-offu Mario, czyli Luigi's Mansion. Dark Moon, przeznaczone pierwotnie na Nintendo 3DS, tak jak i oryginał, pozwoli nam eksplorować nawiedzoną posiadłość i wsysać duchy w odkurzacz, tym razem poszukując też fragmentów tytułowego rozbitego ciemnego księżyca. To fajna gra, która umiejętnie łączy akcję z elementami logicznymi tak samo dobrze jak dreszczyk dla dzieci z humorem. Jeśli ktoś więc nie grał w wersję z 3DS-a, na Switchu ta będzie jak znalazł. Legendarna seria znana z konsol, komputerów i przede wszystkim z automatów powraca w nowej wersji. Metal Slug znany jest jako szybka, zabawna i zakręcona strzelanka typu arcade. Teraz seria zyska nowe oblicze za sprawą Metal Slug Tactics, czyli turowej gry strategicznej, która zmierza na Nintendo Switch i komputery osobiste. Jest to więc gigantyczna zmiana i praktycznie odwrotność tego, z czego słynie seria. Metal Slug Tactics zapowiada się jednak dosyć ciekawie, choćby ze względu na bardzo klimatyczną oprawę graficzną i styl, który świetnie pasuje do produkcji SRPG. Rozgrywka ma być wzbogacona elementami roguelite, co może przynieść naprawdę fajny efekt. Fani taktycznych produkcji na pewno ucieszą się na ten tytuł.
I kolejny remaster, bo na co nam nowe gry, prawda? Ten tytuł to odświeżenie drugiej odsłony Paper Mario, bardzo ciepło przyjętego RPG, w którym włoski hydraulik został przedstawiony w formie wycinanek. Oprócz usprawnionej oprawy wizualnej, gra raczej nie będzie się zbyt wiele różnić w stosunku do oryginału z GameCube'a wydanego 20 lat temu. Jako Mario, a jakże, będziemy musieli uratować księżniczkę Peach, a jakże, którą tym razem porwano na księżyc i co dziwne, nie zrobił tego Bowser, a X-Nauci. Walcząc z wrogami w systemie turowym, eksplorując lokacje i rozwiązując zagadki, trzeba ją uratować, jednocześnie zbierając kryształowe gwiazdy potrzebne do otwarcia tytułowych tysiącletnich drzwi. Brace Yourself Games to studio, które ma wyrobioną markę w świecie indyczych producentów. W 2015 roku zasłynęło grą Crypt of the Necromancer. Jeśli niektórzy parsnęli śmiechem, bo nie znają gry, to mówimy tu o tytule, który ma 95% pozytywnych ocen na ponad 20 tysięcy recenzji. Rytmiczny dungeon crawler, w którym mogliśmy się poruszać w rytm dowolnej muzyki. Jak mieliście MP3 z hitami Michaela Jacksona, to tak też. W kolejnych latach studio wzbogaciło swoje portfolio o równie dobre produkcje, ale z innego gatunku jak Industries of Titan i Phantom Brigade, a teraz wraca do szukania rytmu, ale jednak w innym wydaniu. Rift of the Necrodancer to spin-off gry sprzed blisko 9 lat, w której będziemy musieli zmierzyć się z masą potworów, bazując na poczuciu rytmu. Nie zabraknie potyczek z bossami, minigier, a nawet wsparcia dla modów. Rift of the Necrodancer ukaże się również na PC-cie, chociaż naszym zdaniem to gra idealna pod pstryczka. I to by było na tyle. Ekskluzywnych premier na Nintendo Switch nie ma może zbyt dużo, ale mamy nadzieję, że umililiśmy Wam czas i jakieś gry trafią do Waszej wishlisty. Pamiętajcie o komentarzach, o subskrypcjach, o lajkach. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!